Dodatkowy staż na itemy przeciąża serwery Diablo 4. Blizzard naprawdę to powiedział i wytłumaczył, dlaczego nie zobaczyliśmy kolejnych zakładek w skrzyni czy inwentarzu. Jak tłumaczy Joe Piepiora, pojawienie się nowego gracza powoduje, że serwer musi załadować całą zawartość konta do sesji gracza, co powoduje problemy z wydajnością. Co by oznaczało, że ktoś w Blizzardzie, tworząc otwarty świat, w ogóle nie wziął pod uwagę setek innych graczy, których można spotkać w trakcie jednej sesji. Czy oni robią tego typu gry po raz pierwszy? Obserwuj po więcej.